Cześć, ja jestem Luca i dziś chciałem Ci pokazać dwa proste sposoby, za pomocą których możesz zawiązać półwyblinkę. A jeśli jesteś ciekaw, gdzie taki węzeł wykorzystujemy i jak można go zastosować, to zasubskrybuj ten kanał, bo taki film na pewno się pojawi. Dobra, żeby zawiązać półwyblinkę, potrzebujemy karabinczyk. W moim przypadku jest to zwykły zatrzaśnik BHP. Ten węzeł z reguły wiąże się na HMS-ach, no ale z braku laku dobre jajo. Przechodzę do samego węzła. Aby zawiązać węzeł, potrzebujemy stworzyć sobie taką pętelkę, po czym złożyć, czy też dołożyć tą linę, która nam tam idzie w dół, do niej w taki sposób, aby te zagięcie okrążało linę, która nam idzie do osoby, którą chcemy opuszczać, czy tam drzewa, czy tam naszego stanowiska. Po czym wpinamy karabinczyk. Karabinczyk zawsze zakręcony. I teraz trzeba pamiętać, żeby nasza lina, którą trzymamy w ręce, szła po tej gładkiej części karabinczyka. Chodzi o to, żeby ona tutaj nie miała kontaktu z naszym zamkiem, bo już widziałem po prostu sytuacje, w których ta nakrętka była odkręcana, lina się wypinała i generalnie było mało ciekawie. Także pamiętamy, żeby lina była zawsze po gładkiej stronie karabinczyka. Dobra. Druga metoda jest to metoda, którą wykorzystuje się przy tak zwanej byblince od góry, czy też asekuracji od góry. Metoda typowo wspinaczkowa. Polega ona na tym, że wpinając naszą linę, do tej liny będziemy przywiązani jako wspinacz, wpinając naszą linę, łapiemy linę, która idzie na dół, do tej jesteśmy przywiązani. Ta lina idzie na dół. Łapiemy ją i wpinamy drugi raz, tak jakbyśmy się normalnie wpinali. I mamy zawiązaną półwyblinkę. Jest to, i tutaj uwaga, przed chwilą mówiłem, że ta lina, ta dłuższa, która idzie tam w dół, musi być zawsze po gładkiej stronie karabinczyka. To, co teraz Wam pokazuję, to jest jedyny możliwy moment, w którym ta lina może być po stronie zatrzaśnika. No bo jakby nie patrzeć, ten facet idzie do góry, ta lina non-stop nam pracuje. Tutaj, na końcu. Więc małą szansę mamy, że ta lina nam tutaj coś pobroi. Dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.